drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj będę miał dla Was rozpakowanie najnowszej myszki od TT Sport by Trematec. Jest to model o nazwie Talon. Podświetlana myszka z optycznym sensorem Avago 3050, której oficjalna cena wynosi, uwaga, tylko $20 na stronie producenta, więc jakieś 60 parę złotych w przeliczeniu. Jeśli ta myszka faktycznie będzie u nas taka tania, no to będzie naprawdę atrakcyjna propozycja dla graczy, którzy chcą fajnego sprzętu, porządnie wykonanego, nie przepłacając. Zapraszam Was do oglądania. Ok, więc przede mną myszka optyczna TT Sport by Trematec Talon, jeden z najnowszych modeli. Myszka będzie kosztować na pewno poniżej 100 zł. Według takiego przeliczenia kursu dolara to wychodzi jakieś 60 parę złotych, natomiast cena na polski rynek może troszeczkę być wyższa i tak myślę, że będzie w bardzo dobrej cenie. Jak widzicie, ta myszka ma kosmiczne podświetlenie, ale to sobie zobaczymy dopiero w recenzji, jak będzie podłączona. Natomiast mamy podstawowe informacje. Optyczny sensor 3000 dpi, jak dla mnie w zupełności wystarczające. 6 kolorów zmieniających się jeden po drugim oraz uniwersalna konstrukcja tej myszki. Po boku oczywiście logo i obrazek smoka, a z tyłu mamy taką wizualizację, jak ta myszka może nam zmieniać kolory w czasie pracy. No i dużo więcej informacji się tutaj nie doczekamy, natomiast możemy sobie jeszcze otworzyć tutaj wnętrze i mamy informację, że przełącznik DPI w locie jest dostępny. Mamy dodatkowe przyciski, gumowaną powłokę antypoślizgową, sensor Avago 3050, czyli sprawdzona konstrukcja optyczna, bardzo duże ślizgacze i odkręcane boczne panele, co umożliwia w jakimś stopniu konfigurację, kustomizację tej myszki. O co chodzi, dowiemy się jeszcze do recenzji, natomiast już ją sobie rozpakowujemy. Ok, mamy tutaj też troszeczkę papierologii, czyli informacje gwarancyjne i instrukcja. Sterowników ta myszka chyba nie wymaga, nie potrzebuje ich, czy nie mamy chyba żadnej pamięci, ani też nie skonfigurujemy jej po swojemu, ale to się jeszcze oczywiście okaże. Już rzucamy okiem opis myszki, instalacja i nie ma nic wspomniane o programowaniu, tak więc prawdopodobnie go po prostu nie będzie. Ok, natomiast widzimy już samą mychę, kabelek jak zwykle w oplocie, mamy organizer na pasku, mamy pozłacany wtyk USB z logo smoka, czyli wszystko, z czego TT jest znany. Kabelek taki średnio miękki, ale ok, myślę, że się troszeczkę wyrobi. No i sama myszka, powiem Wam, taka waga średnia, wielkość średnia, myszka raczej dla osób o średnich lub małych dłoniach, jak na moją dłoń. Troszeczkę mała, jeśli chodzi o palm grip, natomiast do innych chwytów oczywiście zawsze taka myszka jak najbardziej spełni swoje zadanie. No, widzimy te wszystkie miejsca, gdzie to będzie podświetlone oraz logo smoka. Wygląda to troszkę jak z filmu Tron. Przyciski boczne i przycisk do DPI są takie plastikowe, troszeczkę to wygląda słabo, natomiast weźmy pod uwagę, że ta myszka będzie kosztować poniżej 100 zł, więc też nie można spodziewać się cudów. Za to mamy fajne przyciski podstawowe, klikające na całej powierzchni, tak więc ta myszka bez problemu będzie do zastosowania we wszystkich możliwych rodzajach chwytów. Rolka wydaje się być ok, ale to wyjdzie w testach, działa jako przycisk. Kabel trzyma się chyba dość dobrze. No i zobaczcie, dół myszki mamy o dziwo wykonany, może nie lepiej niż góra, bo góra jest naprawdę fajnie wykonana, jest to takie gumowane, faktycznie dobra przyczepność, kciuk też fajnie się trzyma, natomiast dół jest wykonany bardzo fajnie, mamy naprawdę duże ślizgacze, mamy porządne takie też gumowane elementy. Jak to sobie odkręcimy, to podobno coś tu można wymienić, zobaczymy to sobie też do recenzji. Być może będzie można sobie dokupić jakieś boczne panele, bardziej takie zwariowane, powiedzmy z jakimś logo, a można z własnym logo. Zobaczymy, tego się dla Was jeszcze dowiem. I widzimy samą soczewkę optyczną, logo Talona. I to by było na tyle, jeśli chodzi o myszkę TT Sport by Trematec Talon. W każdym razie, jak ta myszka będzie kosztowała dobre pieniądze, czyli jakieś 60 do 80 zł,
to naprawdę myślę, że będzie ciekawa opcja. Tym bardziej, że ma w sobie sprawdzony, znany sensor optyczny, więc nie powinno być z nią żadnych problemów. Dziękuję Wam dzisiaj za obejrzenie tego rozpakowania i zapraszam też na pełną recenzję za jakiś czas. Pozdrawiam Was, cześć!